give me a smile, a piece of your heart. Forgive me the feeling I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. You are the one I've been waiting for. I've been waiting for. We're lost in a kiss, a moment in time, forever young, just forever. Just forever. Found its way to my heart.
Cześć, naszą wycieczkę dzisiaj kontynuujemy przy stronie numer 9, tego oryginalny numer. Ciężki skłon bojowy numer 9, uzbrojony w kukopułę bojową na CKM oraz w ogóle jego stanowiło 3 CKM-y i 1 RKM. Teraz tak, 1 CKM w kukopule bojowej, ona jest po prostu jakby flankowała tamta strona, bo to jest za pole, co widzimy. RKM przy wyjściu jest wyjście awaryjne, po wyjściu rutyny. To jest wyjście, tam dalej jest wyjście awaryjne. Tutaj po tej stronie była strzelnica skrzynkowa wzór 36 też na CKM i po tamtej stronie jakby osłaniając tory, które kiedyś trochę ich kierunek był bardziej przed stadion szedł, ale to nie jest tak zbytnio, nie odbiega dosyć. Także tam jest strzelnica CKM za płytą pancerną wzór 36. Także 3 CKM, 1 RKM uzbrojenie. Schron jest wybudowany w 1936 roku. Jest dwukondygnacyjny. Druga kondygnacja jest zalana do półkopule pancernej. Zachowały się do dzisiaj dwie półskładki, co jest trochę takim elementem tutaj na obszarze warownym Śląsk, bo przeważnie one są już podemontowane, rozprowadzone. Tu jeszcze są. Także tu jest, tak jest. No, w porze letniej ten schron, szczególnie jeżeli się tak przyjdzie we wrześniu, on jest bardzo zarośnięty, jego po prostu nawet nie widać, bo to widać te drzewa, to wszystko. Są jego dwie fotki archiwalne z żołnierzami niemieckimi tam przy półkopule bojowej oraz strzelnica właśnie za płytą pancerną. Także tu jest tu tyle na temat tego schronu. Może w przyszłości będzie odnawiany, bo coś słyszałem pogłoski, że tutaj tą trasą byłą kolejki wąskotorowej, zresztą tu kilka szło, będzie przebiegła jakaś droga, czy nie wiem. No w każdym razie są takie słuchy, że ma się jakaś droga bezpośrednio na Maciejkowice. No zobaczymy, a tu po prostu podobno ma być zrobione jakieś rondo w obrębie tego, w środku tego schronu, więc zobaczymy jak to z czasem, czy to będzie, czy nie będzie. Także jeszcze raz chciałem tak tutaj podziękować za udział w tej wyprawie, bo to dzisiaj zwiedziliśmy jakby trzy miejsca, jedynie istniejące. No i zachęcić do subskrypcji mojego kanału Kutnik Andrzej, YouTube. Tam są właśnie te wszystkie filmy zamieszczane z OWS-u. OWS jest cały sfilmowany. W tym roku zaczynamy jakby takie uzupełnienia, to co się udało nagrać, na przykład jeszcze starą kamerą, teraz już jest kamera HD i tak dalej, że ten materiał będzie lepszy. No i tak jak mówiłem poprzednio, kogo ciekawi ten temat, zapraszam do subskrypcji kanału, odwiedzenia strony na Facebooku, bo strona nazywa się The Bunker Riders, tak z angielska. Na banerze na YouTube jest po prostu ikona, na którą naciskacie i można przejść od razu na Facebooku, a tam zapraszam do polubienia strony, śledzenia, jest dużo ciekawostek, są zdjęcia, bo oprócz filmowania po prostu robię też materiał zdjęciowy i z środka i na zewnątrz. No, dzisiaj pogoda fantastyczna, słonko, co prawda chciałbym to słonko mieć z tamtej strony, żeby lepiej tamta strona jakby mieć oświetloną, nie filmować ani nie fotografować nic, ale tu już też zaczyna. To jest wiadomo jeszcze zima, luty, początek lutego, więc nie ma co kombinować.
No i jeszcze taka ciekawostka, tych schronów, jeżeli chodzi o ten układ na CCKM, to na obszarze warownym możemy spotkać 4 takie. To znaczy ten numer 9 był rozebrany, numer 10 był prawie bliźniakiem jego. Tak samo w tamtej części łagiewnik jest numer 12, który jest też to samo co ten, o tyle tylko, że on był tylko na 2 CKM, tam jest tylko kuła pancerna i strzelnica skrzynkowa wzór 36, na ten, no i wiadomo RKM, wyjście awaryjne tam też jest, także tam byli tylko uzbrojenie 2 CKM, też dwukonacyjne, też 36 roku. I czwarty taki egzemplarz w kamieniu numer 55 w działce pana Waldemara Machonia, którego serdecznie pozdrawiam. Tam jest numer 55 w kamieniu, jest dosyć jakby można powiedzieć dosyć duży wzrokowo, tak, bo on jest odkopany cały, tam jest na 3 CKM w tym jednym tylko kule pancerny i dwa w strzelnicach bocznych za płytą pancerną wzór 36, także to jest taki element plus, tak samo wyjście awaryjne w tych schronach na montaż, który można było zamontować także RKM. Także to tyle na tym, jeżeli chodzi o te takie nowinki. Te fotki tego archiwalne niemieckie przedstawia strony raczej we filmie. Także tutaj żegnam się i tak jak ten zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kogo interesuje ten temat, a myślę, że to jest dosyć ciekawy temat. I polubienia stronki na Facebooku Bunker Riders. Link jest, raczej ikona tego jest na banerze, także nie ma tam problemów, żeby tam wyjść. Także kłaniam się i zapraszam do następnych filmów, do śledzenia tego wszystkiego i postaram się w najbliższym czasie jeszcze coś w tej porze zimowej zrobić. To cześć, na razie.